Witam Państwa w Kulturze pod ręką i zapraszam na nasz program, a szczególnie zapraszam wszystkich miłośników poezji, nie tylko tej klasycznej, czytanej, ale również także tej ozdobionej muzyką. Niech życie trwa to tytułowa piosenka z trzeciej płyty poznańskiego zespołu Arete. W niedzielę 12 kwietnia album, który ukazał się 2 miesiące temu, artyści promowali w Domu Kultury Orle Gniazdo na osiedlu Lecha. Wejdziemy na sam szczyt i policzymy gwiazdy, tam gdzie wciąż nie był nikt, choć pragnie być tam każdy, aby usłyszeć swe i wysłowione imię i odkryć jego sens, zanim wszystko przeminie. Zespół Arete gra muzykę, którą można umieścić w nurcie poezji śpiewanej oraz piosenki autorskiej. Teksty i muzykę pisze założyciel zespołu Jerzy Struk. To jest przede wszystkim pasja. Wielka pasja, zawsze marzyłem o założeniu takiego zespołu. Najpierw były wiersze, potem ubierałem to w szatę muzyczną. Czasami teraz tworzę to się jednocześnie czasami. A jednocześnie też spotkałem na swojej drodze wspaniałych przyjaciół, którzy tutaj dzisiaj występowali ze mną, wspaniałych muzyków, i którzy, z którymi praca jest po prostu przyjemnością. I nagraliśmy w tej chwili trzecią płytę. Rzeczywiście to jest dosyć, no, dosyć szybko, to prawda, w ciągu 5 lat. Są już pomysły na kolejną, czwartą. Oprócz Jerzego Struka, zespół Arete tworzą wokalistka Katarzyna Kasprzak, skrzypaczki Maria Bogawska i Agnieszka Kargulewicz, gitarzysta Przemysław Chałuszczak oraz pianista Romuald Andrzejewski. Koncert na osiedlu Lecha dla założyciela zespołu był powrotem po latach do Domu Kultury Orle Gniazdo. Jerzy Struk występował tu w młodości w nieco innym charakterze. To był 1987 rok, szmat czasu. Właśnie w miejscu, w którym stoimy, mogę powiedzieć, rozpoczęła się moja, w cudzysłowie oczywiście, jakaś tam kariera szachowa w szachach juniorskich. Mając 12 lat wygrałem właśnie w Orlim Gnieździe swój pierwszy turniej szachowy. To były Spartakiada Młodzieży bodajże, czy Mistrzostwa Województwa w szachach. I zawsze nazwa Orle Gniazdo kojarzyło mi się właśnie z tym moim, że tak powiem, szachowym życiem, którym poświęciłem bardzo dużo czasu. Nawet tutaj w czasie koncertu pozdrawiałem miłośników szachów i też no właśnie wszystkich, którzy jakoś tam związani są z szachami, bo również trenerzy moi też pochodzą i też mieszkają na Ratajach. Także pozdrawiam również wszystkich szachistów. Płytę Niech Życie Trwa zespół Arete zamierza promować na koncertach nie tylko w Poznaniu. Chcielibyśmy promować ją nie tylko w Poznaniu, ale w Polsce i są już takie plany. Wyjeżdżamy właśnie też do Krakowa, do Gdańska, do Warszawy z koncertami, więc myślę, że to będzie taka, no też dla innej publiczności spotkanie z naszą twórczością. Wędrujemy, choć nie wiem dokąd zaprowadzi nas. Wędrujemy, ta wędrówka, nim się czasu skończy czas. Wędrujemy w rytm historii, co historią wojen jest. Wędrujemy z gestu w gest. Aż 9 spektakli czekało na wszystkich miłośników teatru, którzy w sobotę 11 kwietnia przyszli do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 na osiedlu Czecha na 12 ratajski przegląd teatralny. Licealiści i gimnazjaliści z Poznania i okolic pochwalili się koleżankom i kolegom swoimi scenicznymi poszukiwaniami, a widzowie mogli swoje wrażenia pozostawić w strefie zachwytu. Każdy zespół, który później jako nagrodę to sobie zabiera do domu, to rzuca się na to, żeby zobaczyć, co inni o nim piszą. To jest naprawdę niesamowita przyjemność dowiedzieć się, że ktoś docenił, dostrzegł, zauważył. A jeśli jakaś uwaga krytyczna, no to staramy się nad tym zastanowić, co można zmienić, bo widz to widzi, a widz ma rację. Organizatorkę i pomysłodawczynię przeglądu zapytaliśmy, czy warto brać udział w tej imprezie. Czyż pan nie widzi, ile energii, ile entuzjazmu, ile wyobraźni jest w jednym miejscu zgromadzonych tu i teraz?
dlatego myślę, że warto. Są spektakle przeróżne, gimnazjalne, licealne, bardzo ciekawe i bardzo różnorodne. No i młodzież się poznaje, korzysta z tego, że mogą się wymienić doświadczeniem, że mogą się nawzajem zachwycić. Warto być w takim momencie i obserwować. Najlepiej jednak będzie, kiedy głos oddamy uczestnikom. Różne ciekawe spektakle i są bardzo różnorodne, od jakichś dramatów po jakieś komedie różne, fajnie jest. Myślę, że można się też dużo nauczyć, a oprócz tego pokazać coś, co sami umiemy i lubimy. Tak. I to jest, myślę, że takie bardzo wartościowe spotkanie. Generalnie bardzo fajnie i można poznać też nowe osoby, tutaj jakieś nowe przyjaźnie, coś, więc fajnie. Ja poznaję pewną osobę, szczególnie dziewczyny i po prostu też tutaj się miżę, żeby pisali jak najlepiej tutaj. Można poznawać ludzi, grać na bębenkach, to też jest bardzo fajne. Podańcie sobie do bębenków, to zresztą nawet trochę robiłem. No i w ogóle, miło jest. W przerwach bardzo się integrujemy, jak widać, mamy na poduszki, możemy pograć na bębnach, możemy poznać nowych ludzi, zjeść dobre pączki i dobrze się bawimy. Każdy wyjazd jako grupa teatralna traktujemy jako dobrą formę rozrywki, nie jako rywalizację, tylko jako dobrą zabawę. Na tym właśnie polega teatr. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 zaprasza wszystkich mieszkańców Rataj na kolejne wydarzenia teatralne. Przypominamy, że od tego roku w Szkole na Czecha regularnie swoje spektakle wystawia Teatr w Przejściu. W najbliższym czasie przygotowujemy bajkę dla dzieci. Także maj to jest koniec maja, blisko Dnia Dziecka. Będzie spektakl o Krainie Lodu. Jeszcze się tworzy, jeszcze go budujemy. Mamy nadzieję, że również zachwyci młodszych tym razem widzów. A później szykujemy w czerwcu bardzo poważny spektakl wojenny. Bardzo poważna tematyka, poruszający. Na pewno warto przyjść. Być pośród ludzi o pięknych, osmaganych twarzach i szorstkich, mocnych dłoniach. Dzień upalnego lata zamienić na mroźny, biczowany wiatrem. W bieli nieokiełznanej ujrzeć grę światłocieni lodowców. Poznać rzek wściekłe nurty, w nich ręce zanurzyć skostniałe. W Kulturze pod ręką czas na odrobinę poezji. Dzielimy się nią z Państwem dzięki Barbarze Tylman, która 16 kwietnia w Domu Kultury na Skarpie zabrała mieszkańców Rataj w poetycką podróż. Podróż przez kilka książek, przez kilka pór roku, przez różne miejsca, bo właściwie to dzisiejsze spotkanie to było pod hasłem: bo poezja i muzyka to całe piękno świata i ja dużo właśnie opowiadałam w moich wierszach o świecie i o tym, co warto przeżyć, warto pamiętać. Skoro poezja i muzyka to całe piękno świata, to nie może zabraknąć w naszej relacji muzyki, którą na wieczór autorski Barbary Tylman przygotował Leopold Twardowski. A jeśli zima to w śniegu cała, wiosna w miłków, wiosennych łąkach śpi. Moje myśli nad tobą czuwają na parapecie za oknem. Oprócz wierszy Barbara Tylman podzieliła się ze słuchaczami także fragmentami swojej prozy. Na wydanie czeka właśnie zbiór opowiadań mieszkanki osiedla Piastowskiego, a my panią Barbarę zapytaliśmy o dalsze plany. Mam cały zbiór erotyków uszykowany, mam już zbiór opowiadań, który chciałabym też wydać. No i magazynuję już całą furę nowych wierszy na różne tematy. Życzymy sukcesów wydawniczych. Taki dzień w klubie seniora Złota Jesień na osiedlu Powstań Narodowych zdarza się nieczęsto. We wtorek 14 kwietnia ratajscy seniorzy wzięli udział w wernisażu wystawy Klubu Plastyków i Fotografików Ligi Obrony Kraju Warta. O twórcach i pracach, które można podziwiać w Złotej Jesieni, opowiadała seniorom szefowa klubu Aleksandra Nikodem. Jest to jedyny w kraju przy Lidze Obrony
taki klub plastyków i fotografików. No skoro już jest, no to został i działa. W Złotej Jesieni oprócz pani Aleksandry swoje prace pokazali Małgorzata Gazińska, Halina Kasprzak, Krystyna Steczko, Eugeniusz Syldorf i Grażyna Tadeuszak. Każdy z twórców poświęca się nieco innej tematyce i stosuje różne techniki. Stosujemy różne techniki, począwszy od akwareli. Zdawałoby się, że najprostszej, bo dzieci nawet używają tego. No to tylko z pozoru się wydaje, że akwarela jest taka prosta, bo już jej poprawić nie można. W zasadzie, jak już ktoś maluje i stać go na kupno farb olejnych, to najłatwiejszą techniką jest olej, bo można poprawić dziesiątki razy, a nawet zamalować, jeśli się nie podoba. Wybór tematów jest szeroki. Wśród abstrakcji czy pejzaży nie mogło, jak na Ligę Obrony Kraju przystało, zabraknąć także obrazów batalistycznych. Kopię Kossaka maluje Eugeniusz Syldorf. Konie najlepiej to są w ruchu, bo koń w ruchu jest dopiero piękny, jest jako mięśnie. Trzeba po prostu trochę anatomii tego konia poznać. Patrząc na pracę członków klubu plastyków i fotografików Warta, trudno uwierzyć, że są to w większości dzieła amatorów. Zawsze chciałem malować i nawet jako chłopak chciałem iść na Akademię Sztuk Pięknych. Ale efekt tego skończyłem fizykę. I jako emeryt już 12 lat maluję. Być może to nie ostatnia wystawa plastyków spod szyldu Loku w Złotej Jesieni. Teraz chcemy Państwu zaproponować coś, czego na Ratajach chyba jeszcze nie było. Akcja wymiany książek. Jesteśmy w Domu Kultury Jagiellonka na osiedlu Jagiellońskim. Z nami jest pomysłodawczyni akcji Paulina Garbarek, która o akcji opowie nam szerzej. Z okazji Światowego Dnia Książki zapraszamy na akcję wymiany książek do Domu Kultury Jagiellonka 24 kwietnia w godzinach od 16 do 19. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przyniesienie co najmniej jednej książki, ale nie więcej niż 10. Książki powinny być w dobrym stanie, niezniszczone. Uczestnik wydarzenia zabierze ze sobą tyle książek, ile przyniósł. A więc zapraszamy Państwa w piątek 24 kwietnia od 16 do 19 do Jagiellonki. Mamy początek kwietnia, a ja już trzymam w rękach plakat, na którym letnia stanica spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych zaprasza wszystkie dzieci na obozy letnie. A skoro mówimy o obozach letnich i na nie za chwilę zaprosimy, to nie może nie być z nami druhny Małgorzaty Marcinkowskiej, która za stanicę Gościraj od wielu, wielu lat odpowiada. Druhno, w tym roku jak będzie wyglądała akcja lato właśnie w stanicy Gościraj? Jesteśmy już gotowi, no bo skawronki przyleciały do Gościraju, z tego co już wiem, i jest tam pełna wiosna i robi się coraz cieplej, dlatego moja wizyta u Państwa jak co roku w Waszych domach. Przyszłam specjalnie zaprosić najmłodszych mieszkańców naszej spółdzielni w wieku od lat 6 do lat 16. Zaczynamy akcję obozową w stanicy Gościraj 2 lipca. Turnusy 1, 2, 3 są 12-dniowe, a następny jest szczególnie polecany tym, którzy pierwszy raz się zdecydują na wyjazd. Tygodniowy turnus od 4 do 10 sierpnia. Muszę tutaj dodać, proszę Państwa, że utrzymaliśmy tą samą cenę, która była w ubiegłym roku, co myślę ucieszy zwłaszcza rodziców, no bo koszt jest wyjazdu wakacyjnego niemały. Jak żyjemy w tej stanicy? Otóż myślimy w tej chwili, właściwie dopinamy program i wiemy już, że na pewno najmłodsze dzieci, czyli te mieszkające w Zuchówce i czwarty turnus, przemienią się w Gościraju, w leśników. Będziemy dużo uczyć się o lesie, będziemy chodzić po lesie, będziemy mieli spotkanie z panem leśniczym, odwiedzimy
leśniczówkę i dowiemy się na pewno bardzo, bardzo dużych rzeczy ciekawych o Puszczy Noteckiej, w której prawie w środku bytujemy. Do Gościraju bardzo chętnie przyjeżdżają i zuchy, i harcerze, ale musimy druhno powiedzieć wszystkim naszym telewidzom, że nie tylko dla zuchów, nie tylko dla harcerzy, nie tylko dla skautów te obozy w Gościraju są. One są dla wszystkich dzieci. Od 89 roku oprócz tych zuchów i harcerzy wszystkie dzieci są nasze i każdy, kto tylko zechce, proszę wejść na stronę www.gostiraj.pl. Na Facebooku również można nas znaleźć. Wszystkie dzieci zapraszamy, rodziny z Poznania, spoza Poznania. Wszystkie dzieci są nasze, takie jest nasze hasło. A skoro druhna wspomniała o rodzinach, to dodajmy, że po tych czterech turnusach, na których dzieciaki będą wypoczywały w Gościraju, będzie jeden taki krótszy turnus, to będzie biwak rodzinny. Myśmy to nazwali już tak roboczo Otwarte Wrota. W ubiegłym roku bardzo dobrze ten turnus, te Otwarte Wrota zdał egzamin. Przyjeżdżały sobie rodziny na 2 doby, na 3 doby i tak to w tym roku jest tak samo pomyślane. W terminie oczywiście podaliśmy, od 11 przyjmujemy do 20, ale to Państwo, te rodziny sobie wybierają, na ile dób tam przyjadą. Co tam można robić? Na pewno będzie piękna cisza, dzieci będzie mniej niż na obozach. Poza tym przepiękne jezioro, oczywiście trzeba mieć kartę Polskiego Związku Wędkarskiego, bo oni są właścicielem, łowić ryby, wiem, że tam są ryby, no a niektórzy już puszczają się do lasu szukać grzybków, ponieważ pojawiają się kurki. I można tam małe kurki sobie w słoiczek zaprawić. Można zabrać rowery i jeździć, bo dookoła przepiękne, przepiękne rezerwaty przyrody, rezerwaty ciszy. I myślę, kto lubi tak spędzać czas, to też bardzo mocno zapraszam. Na wszystkich chętnych organizatorzy letniego wypoczynku w Gościraju czekają pod numerami telefonów 663 664 600 oraz 663 664 601. Z pytaniami i w sprawie zapisów można także zgłaszać się do Ratajskiego Domu Harcerza Scout na osiedlu Piastowskim 101. Dziś w Kulturze pod ręką to już wszystko. Ja zapraszam Państwa na kolejne wydanie naszego programu w piątek 24 kwietnia, tradycyjnie o 16:30. Do zobaczenia.